Welcome to episode number 327, just a to Shitam of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com or also on Bitchute and YouTube. If you're new, go back to the start. And we also have a donation button to help with our costs. And we have a store. And I forward a podcast and coaching. You'll find everything on bio.link forward slash podcaster. Jindal, oh, Camilla. Dzień dobry, Roj, witam Cię serdecznie i wszystkich naszych słuchaczy i zapraszamy na kolejne spotkanie, oczywiście po polsku. Uczymy się polskiego, mam nadzieję, że interesujecie się językiem polskim i lubicie uczyć się z nami tego języka. Dzisiaj będziemy mówić o prośbie. Co to jest prośba? A request. Tak, mam prośbę, I request, mam prośbę. I mamy kilka przykładów. Roj, czy możesz mi pomóc... Can I help you? Oj, czyś kamera? can you help me? Tak. And czy I said oj means of course, tak. Czy możesz mi pomóc dalej? Czy możesz mi powiedzieć gdzie jest bank? Dlaczego? Nie masz pieniądze. Where's the bank? <laughs> czy możesz mi powiedzieć? Can you tell me? Tak? Czyli tak. czy możesz mi pomóc? Can you help me? Czy możesz mi powiedzieć? Can you tell me gdzie jest bank? Czy możesz mi powiedzieć która jest godzina? Czy możesz mi powiedzieć kto to jest? Czy What możesz mi powiedzieć, gdzie pracujesz? Tak? Czy możesz mi powiedzieć, czy możesz otworzyć okno? Jest bardzo Can gorąco. Open the window. Albo, czy możesz zamknąć okno? Can Bo you jest close bardzo the zimno. Window? Tak. Bo jest jak. Pierwsze lekcje, tak? Nigdy wie jak będzie pogoda, tak? Bo jeden moment jest słońce. Otwórz, a pięć minut później to jest parę śnieg. Zamknięte oczy. Okno. W marcu jak w garncu, tak? Dokładnie, dokładnie. Tak. Czy możesz pożyczyć mi książkę, bo ja nie mam książki i czy Tutaj możesz pożyczyć obok, mi? ja. Pożyczyć to jest tu borrow chyba tak? Tak lend borrower. Ja. A lend lend. Czy możesz pożyczyć mi książkę? Czy możesz pożyczyć mi telefon? Czy możesz pożyczyć mi komputer? Czy możesz pożyczyć mi pieniądze Roy? Czy możesz pożyczyć mi? Dobrze. Czy możesz do mnie zadzwonić? Can you phone me, me, like, Bo phone me. Me. nigdy nie wie, gdzie jest twoje telefon, telefonka. Tak, <laughs> na przykład. Czy możesz do mnie zadzwonić? Czy możesz do mnie napisać? Tak. Czy możesz do mnie przyjść? Co to znaczy? Czy come, możesz come do mnie przyjść? Can you come to me? Mhm. Czy możesz powtórzyć? Czy możesz do mnie przyjść, bo jak jesteś, czy możesz otworzyć okno, tak? Czy możesz do mnie przyjść i otworzyć okno? <laughs> Czy możesz powtórzyć? Bo Can nie I Czy możesz kupić mi kawę? Jaki marka? Kawa. A <laughs> może być kawa Jakobs? Czy możesz kupić mi? obiad? Czy możesz kupić mi chleb? Czy możesz kupić mi gazetę? Can you buy me, tak? Czy możesz przyjechać po mnie na lotnisko? Czy możesz przyjechać po mnie na Can do I go with you to the airport? Yeah? Nie, nie, jakby to jest jak collect me, tak? OK, sorry. Can you collect me? Przyjechać po mnie? Pick up me, tak? Przyjechać po mnie. Dobrze, powtórzmy jeszcze raz. Czy możesz mi pomóc? Czy możesz mi pomóc? Can you help me? Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest bank? Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest bank? Can you tell me czy where możesz otworzyć okno? Czy możesz otworzyć okno? Can you open the window? Czy możesz pożyczyć mi książkę? Czy możesz pożyczyć mi książkę? Can you lend me a book? Czy możesz do mnie zadzwonić? Czy możesz do mnie zadzwonić? Can you phone me? Czy możesz do mnie przyjść? Can you come to me? Czy możesz do mnie przyjść? Czy możesz powtórzyć? <Ministry> czy możesz powtórzyć? Can you repeat? Czy możesz kupić mi kawę? Czy możesz kupić mi kawę? Can you buy me coffee? Czy możesz przyjechać po mnie na lotnisko? Can you collect me from the airport? Czy możesz. Dobrze, Roj, dodaj swoją Do prośbę. Me. Czy możesz? Dodaj swoją prośbę, swój przykład. Czy możesz uh, mi robić cztery podcasty za tydzień, <laughs> Czy możemy robić cztery podcasty? Tak. Yeah. <laughs> Czy możemy, możemy. Fajnie, także to są prośby, napiszcie swoje przykłady, praktykujcie polski, proście, tak, prośba pochodzi od czasownika prosić. Prosić to jest tu ask for something, prosić. Ja proszę, ty prosisz, więc prośba, słowo to pochodzi od czasownika prosić, czyli proszę, pomóż mi, proszę, powiedz mi, proszę, otwórz okno, proszę, pożycz mi. No i możemy właśnie w ten sposób też wyrażać prośbę w języku polskim. Także dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo, Kamela. Dziękuję Roj. So if you'd like Kamela to help you with Polish, you can go to And uh, we also will put the graphic on our Facebook page. You'll find a link in the podcast description. Plus on our website, there's a, a contact us. So if there's ever any episode that the graphic that you want, and I haven't put it up just write And I can send it to you and you'll find everything on uh, learn podcast.com. And we're on bit News youtube but you'll find the links to the podcast description along with the donation button, my forwarder podcast and the coach in bio.link forward slash podcast. Until next week. Thank you, Abadzo, and don't forget it's to give us a it's five. It's five, five star <laughs> rating, thumbs up. It really helps. Thank you, Abadzo, like Papa. Bye.